A naszym gościem jest Krzysztof Wołoćko, dziennikarz m.in. Gazety Polskiej Codziennie, Polskiego Radia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Z Polskim Radiem to już nieaktualne. O! Z przyczyn dość oczywistych. Kto by pomyślał. Dzisiaj słyszałem jakiś wywiad z ministrem rolnictwa i tam dziennikarz bardzo zachowywał się tak jak trzeba, czyli grzecznie słuchał, nie zadawał żadnych pytań, ewentualnie takie, no, które przypadkiem mogły pana ministra nie obrazić. Jak pan minister powiedział, że pan Timmermans jest z Ukrainy, to też dziennikarz nie poprawił. Może nie wie. Taka jest, nie wiadomo zresztą. No dobra, ale mnie o tym, a o rzeźniku Praw Obywatelskich Adamie Bodnarze. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość złożyło doniesienie do prokuratury. Mówi, że jest chaos, anarchia, że będą podważane procesy, w których wobec bandytów będą zbierane jakieś informacje przed prokuraturę, no bo to przecież nie prokurator, nie ma oficjalnego umocowania, no i że radość zapanowała w aresztach i więzieniach. Bandyci, rozumiem, już poza więzieniami otwierają szampana. Jak rozumiem, ma to być to nowe otwarcie polityki miłości w wersji 2.0 i rządzącej koalicji 13 grudnia bardzo zależy na tym, żeby dotrzeć z tą polityką do jak najszerszych grup społecznych. W starożytni Rzymianie mówili, że pieniądze nie śmierdzą. No tutaj widzimy, że koalicji 13 grudnia nie śmierdzą żadne głosy, ale a mówiąc zupełnie serio, no to jest polityka robiona mocno pod publiczkę, przede wszystkim z taką intencją, żeby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. To znaczy minister sprawiedliwości, nazywany przez złośliwych ministrem niesprawiedliwości, no tutaj się okazał takim bardzo posłusznym wykonawcą polityki Donalda Tuska. Nic się nie dzieje w tej względzie przypadkowo. Doskonale widzimy, że najważniejszą jakby częścią polityki Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratura Generalnego, dopóki te funkcje nie zostaną oddzielone, jeśli zostaną oddzielone, będzie szkodzenie politykom Prawa i Sprawiedliwości, czy też usuwanie tych prokuratorów, którzy z oczywistych względów, ze względów mocno politycznej, teraz obecnie z rządzącej ekipie, kojarzą się z Prawem i Sprawiedliwością, ale na głębszym i poważniejszym, w poważniejszym kontekście, no, to jednak będzie kwestia spraw, które będą lub nie będą prowadzone w prokuraturze, które trafią lub nie trafią do sądów. I tutaj ta sprawiedliwość, mówiąc językiem Kargula i Pawlaka, zdecydowanie musi być w tym momencie po ich stronie. No tak, panie redaktorze, ale to nie jest pierwszy przykład, kiedy w tej wolnej Polsce od 1989 roku, no załóżmy dla celów tej rozmowy, że tak to liczymy, jedna ekipa przejmuje władzę po drugiej i nigdy do tej pory nie było lekceważenia prawa, nie było mówienia, że to prawo, konstytucja, ustawy to są nieważne, bo PiS je specjalnie napisał, prezydent specjalnie podpisał po to, żeby zastawić pułapkę na następców. No i wobec tego nie zmieniamy prawa, tylko tutaj je lekceważymy. No i przy okazji również są tutaj lekceważone i wręcz ignorowane kompetencje pana prezydenta, no bo podejrzewam, że gdyby Donald Tusk w takim koncyliacyjnym tonie podszedł do prezydenta, no nie wiem, jeszcze w grudniu powiedział, to chcemy zmienić, to chcemy zmienić, to chcemy zmienić, oczekujemy pana podpisu, no to pewnie taki podpis by dostał, zwłaszcza, że te relacje pomiędzy prezydentem, a chociażby ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą, no jakoś tak do kordialnych nie należały, o tak to powiedzmy. No ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w naturze tego rządu, jakby istotą jego polityki, w tym momencie chyba nikt nie ma wątpliwości, jest zapobieżenie sytuacji, w której PiS znów przejmuje władzę. Przecież wprost z ust ludzi tej koalicji padają takie słowa: wy już nigdy nie będziecie rządzić. Tych ostatnie 8 lat to nie była tak naprawdę jakby trauma dla Polski. Polskie wskaźniki gospodarcze w ostatnich latach zdecydowanie się poprawiły, nawet w bardzo trudnych czasach pandemii i wojny w Ukrainie, która nas również dotyka.
to, jak wzrosły dochody mniej zamożnych, to jest w skali historii III RP, PRL-u. Tak, stuprocentowy wzrost najniższego. Jest ewenementem polskiego, które stało się udziałem polskiego społeczeństwa. Więc mamy takie wytworzenie takiej nadrzeczywistości, w której koalicja 13 grudnia opowiada, w jak w straszliwym kryzysie znalazła się Polska, w jak wielkim niebezpieczeństwie, ale w gruncie rzeczy znakomita większość ludzi nie tylko, że nie odczuła tego, to po prostu było to ale nieprawdą. Ale mimo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 2023, ale nie może sprawować władzy, bo ta tęczowa koalicja jest znacznie większa. Oni zrobią wszystko, żeby PiS nie wrócił do władzy. No, ale takie zapowiedzi były również ze strony PiS-u w 2016-2017 roku. Tylko, że PiS zachowywał się o wiele bardziej łagodnie. PiS poszedł w stronę realizacji polityki społecznej i gospodarczej. A oni poszli w zupełnie innym kierunku. Jakby już dzisiaj widzimy, że ich propozycje programowe w większości nie są realizowane. Skupiają się raczej na kwestiach obyczajowych, bo tutaj znaleźli nowy elektorat i to jest spore niebezpieczeństwo w tym momencie dla Prawa i Sprawiedliwości. I na tym rewanżyzmie i na obietnicach wobec części lewicującego elektoratu jednak w tym momencie wygrywają i myślę, że zrobią wszystko, żeby po prostu szkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Była taka troszkę niezauważona rozmowa z Dariuszem Klimczakiem z PSL-u, to jest minister infrastruktury. Pan Klimczak powiedział, że w takiej perspektywie kilku miesięcy PiS zostanie podzielony na dwie albo trzy frakcje. I zastanawiam się, czy uwięzienie ministrów Wąsika i Kamińskiego nie było takim psychologiczną operacją. Tak? Zobaczcie, co was będzie czekać, jak nie będziecie współpracować. Platforma potrzebuje jeszcze kilkudziesięciu głosów do tego, żeby móc odrzucać weto prezydenta. No to proszę bardzo, przestraszymy pisowców, powiedzmy, że metodą bata i marchewki jakoś to towarzystwo podzielimy, no i wtedy będzie można spróbować władzę, oczywiście eliminując wszelki przekaz pisowski z mediów. Przekupstwa jeszcze nie widzimy, natomiast zastraszanie już ma zdecydowanie miejsce. No, to jest taka duża nadzieja koalicji 13 grudnia, że faktycznie PiS uda się rozparcelować i zradykalizować. Bo myślę, że to jakoś idą dwie kwestie, które mogą iść ze sobą w parze. Czyli poniekąd te demonstracje uliczne, które są, to są jakby wpisane w scenariusz Platformy, że PiS będzie taką partią protestującą, będzie się pokazywało te siwe głowy, które z konieczności tam się pojawią i powiedzie, patrzcie, to jest przeszłość, a my jesteśmy przyszłością i tak jak Aleksander Kwaśniewski w 1995 roku, prawda, powie, że wybierzmy przyszłość, wejdzie na młodość. I młodość, tak, i elegancję. Ja nie jestem pewien, bo to jest taka rzecz, na dwoje mam ambiwalentne uczucia w tym względzie, tak? Na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony myślę, że im byłoby wygodniej, gdyby tych protestów nie było wcale. Z taką ostentacyjną radością, na przykład Gazeta Wyborcza starała się podkreślać, czy krytyka polityczna, że te protesty wcale tak PiS-owi dobrze nie wychodzą, że miały być wielkie protesty, a wyszedł z tego Wyszło całkiem nieźle. A to wcale nie jest takie oczywiste. Teraz, panie redaktorze, musimy kończyć. Czas nam ucieka rzeczywiście. Chociażby są te publikowane badania opinii publicznej, z której się dowiadujemy, że Polakom się szalenie podoba to, co robi koalicja 3 grudnia to i były rzeźnik praw skończy. Obywatelskich. No właśnie, ja to nie do końca w te sondaże wierzę, ale pewnie przy innej okazji będziemy o tym rozmawiać, bo teraz już za chwilę serwis informacyjny. Krzysztof Wołoćko, Gazeta Polska Codziennie, był naszym gościem. Dziękujemy pięknie. A ja państwa zapraszam już za moment. Serwis informacyjny, Magdalena Bołkowiec.